No to lecimy z tym matematycznym wideo. Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi 27 cm sześciennych, a wysokość ostrosłupa i wysokość podstawy tego ostrosłupa są sobie równe. Objąć pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, więc co wiemy? Wiemy, że mamy V, które wynosi 27 cm sześciennych. Duże H równa się małe H podstawy, tak? W podstawie co mamy? Prawidłowego trójkątnego, czyli w podstawie jest trójkąt równoboczny. I cóż, no to skompletujmy dane. Więc tak. W tablicach maturalnych, jak zwykle, macie coś takiego jak trójkąt równoboczny, macie podaną jego wysokość. Widzicie? Więc wysokość podstawy to się równa a pierwiastek z 3 przez 2. Oj, i jeszcze co jest potrzebne? Mamy podaną objętość ostrosłupa. Właśnie chcę Wam pokazać, gdzie to jest w tablicach, jak zwykle. Tu macie, widzicie? Objętość ostrosłupa to jest 1 trzecia pola postawy razy wysokość. Czyli V to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. Więc mamy tak, 27 to się równa 1 trzecia pole podstawy. Pole podstawy to jest pole trójkąta równobocznego. I też zaraz Wam pokażę. O, tutaj. Widzicie, tu macie nawet napisany wzór dokładny. O, w tym miejscu znowu. To jest a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Czyli a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 razy cała wysokość. A cała wysokość to jest jak wysokość podstawy. Czyli razy a pierwiastek z 3 przez 2. I co robimy? Wyliczamy. Więc tak. 27 to się równa. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest ile? Już Wam mówię. To jest pierwiastek z 9, tak? Bo pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest pierwiastek z 9, czyli 3. Więc mamy tak, 3a do trzeciej, bo a kwadrat razy a jest a do trzeciej, przez, zrobimy 3 razy, 4 razy 2 jest 8. Trójki nam się skrócą, mnożymy to obustronnie razy 8. Czyli mamy 27 razy 8, to się równa a do trzeciej. Pierwiastkuję trzeciego stopnia, żeby wyliczyć a. Gdzie mam pierwiastek trzeciego stopnia z 27 razy 8, to się równa pierwiastek trzeciego stopnia z a do trzeciej. Czyli a to się równa. Tu korzystam z działań na potęgach. Jeśli nie wiesz dokładnie, o czym mówię, zajrzyj w opis filmu. Tam będziesz mieć playlistę o potęgach i możesz sobie powtórzyć. Więc tak, na mocy działań na potęgach sobie to rozdzielam. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to 3, pierwiastek z trzeciego stopnia z 8 to 2, więc a równa się 6. I co mi to dało? Zaraz Wam pokażę tutaj. I tak, mamy nasz ostrosłup, no nie? Więc jak chcemy wyliczyć jego pole powierzchni, to musimy policzyć pole ściany, pole podstawy, tak? Więc pole ściany, w naszym przypadku to są trójkąty, tak? Już czekajcie, narysuję tutaj nam z boku taki. Tak, tu, 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 do góry,
Tak to mniej więcej wygląda. Tu jest to H. Tu mamy to nasze A. I mamy już pole, mamy A wyliczone. Jak mamy A wyliczone, to mamy pole podstawy, tak? Pole podstawy to się równa A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4, czyli 6 do kwadratu pierwiastek z 3 na 4, więc 36 pierwiastek z 3 przez 4, czyli 9 pierwiastki z 3, bo to jest 1, 9. Więc, żeby wyliczyć pole ściany bocznej, to co muszę znać? H tej ściany bocznej, czyli tutaj takie to H. W tym miejscu. H, to różowe. A jak wyliczę? Jest Pitagorasa, bo tutaj mamy tą naszą wysokość całą. Tutaj co to jest ten kawałek? To jest 1 trzecia naszej wysokości z podstawy, tak? Więc narysujmy sobie taki nasz trójkąt. Tu mamy to duże H, czyli to jest 6 pierwiastek z 3 przez 2, czyli to jest 1, 3. Czyli 3 pierwiastek z 3. Tu jest 1 trzecia tego, czyli 1 trzecia razy 3 pierwiastek z 3. Czyli pierwiastek z 3, a tu musimy tą wysokość, bo to jest ta wysokość naszej ściany wyliczyć, tak? Więc liczymy. 3 pierwiastek z 3 do kwadratu plus pierwiastek z 3 do kwadratu równa się h kwadrat. To różowe h. Poczekajcie, bo tutaj coś nam cieni. Więc tak. 3 do kwadratu to jest 9. Razy 3 plus pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, więc to mamy tak. 27 plus 3 równa się h kwadrat, czyli 30 równa się h kwadrat, więc h równa się pierwiastek z 30 lub minus 30, ale to ujemne odrzucamy. Więc tak, nadążacie do tego momentu. Jak tak, to się cieszę. Jak nie, to piszcie, w którym momencie się zgubiliście. Więc tak. V. Jakie V? Pole powierzchni całkowitej to się równa. Pole podstawy plus 3 pola boczne. Pole podstawy tutaj policzyłam, więc to jest 9 pierwiastek z 3 plus. I teraz tak. Pole boczne, tutaj napiszemy. Pole boczne to się równa 1 druga razy A razy H. To się równa 1, 3, czyli 3 pierwiastek z 30. Mamy tak, razy 3, bo ta trójka i 3 pierwiastki z 30, czyli 9 pierwiastek z 3 plus 9, 3 razy 3 jest 9, tak? Pierwiastek z 30. Więc tak, jeszcze raz od początku. Tutaj w tym zadaniu skorzystaliśmy tak. Mieliśmy podaną objętość. Napisaliśmy sobie wzór na objętość w tym miejscu. W zadaniu było podane, że wysokość cała, czyli to duże H, jest równe wysokości podstawy. Z tego skorzystaliśmy. Łącznie z tym, że napisaliśmy sobie wzór na wysokość w trójkącie równobocznym. Można je znaleźć w tablicach maturalnych. No i na podstawie tego tutaj powyliczaliśmy wszystko. Tyk, 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 tyk. W tym miejscu mamy wyliczone nasze A, naszą podstawę. Jak mieliśmy wyliczoną naszą podstawę, to tutaj policzyliśmy pole podstawy. Wyszło nam tyle. Później trzeba było, bo mieliśmy obliczyć pole powierzchni całkowitej, czyli potrzebowaliśmy pole powierzchni bocznej poznać. Żeby poznać pole powierzchni bocznej, to trzeba obliczyć pole trójkąta, bo ściana boczna to trójkąt. Więc obliczyliśmy H, korzystając z własności trójkąta i wysokości w trójkącie równobocznym. No i wtedy otrzymaliśmy pole powierzchni całkowitej tu na dole. O, widzicie?
Jak macie jakiekolwiek pytania, to piszcie. Zadanie jest dosyć fajne, ale no trzeba po kolei nie przerazić się pierwiastkami. Jak coś cię przeraża, właśnie pierwiastki, potęgi i tak dalej, to na dole patrz na pomoce naukowe.